I witam was, z tej strony Repus, to no jest. No jest, siema. No i gramy z O4 i chciałem ewentualnie ostrzec, że od czasu do czasu będzie słychać u mnie wiatrak, ponieważ na dworze są miliony, dosłownie miliony stopni, aż chyba z 32. No i się gotuję tutaj. Co? U mnie może być podobnie. Nowy kardynał. Kurde, walczę z zwykłym wojskiem. Jestem debilem. Ja też. A, bo mi się najemnicy dopiero rekrutują. I nawróciłem Livland. Jaram się. Dobra. Austria już nie ma wojska. D. O, technologia administracyjna. Bonus known. Francja, Royal Marriage, spoko. A Francuzi walczą, chociaż tutaj z nami nie. Nie. Nie mogłeś ich wezwać? Nie mogłem. Bo ta wojna się zaczęła wcześniej, nie? Royal Marriage z Francuzami. Dobra. Spierdzielajcie spod granicy. A wspomogę cię 15 tysiącami, nie, bo wygrałeś. Muszę porozstawiać te wojska jakoś sensownie, żeby ludzi nie tracić. Trochę się półuzupełniają. Walczę Lotaryngia, Sungau i Austria, czyli w sumie Lotaryngia i Szwabia po prostu. No nie, co za śmiecie jedno. Któryś z tych wojsk to najemnicy. Nie, to znowu jest wszystko mi. Moje wojsko. Dobra. Znowu śmiecie mi rozwaliły dwa kafle. Tak wojsko się traci, bo nie da się, bo raz się, przez chwilę się nie patrzy, nie zdąży się dojść. Wiem. W większą armię zainwestuj. Mogę mieć jeszcze jednego generała. 1-0-0-0. Spoko. Mam minus 3 do statystyk bitewnych w Salzburgu. Bo w górach pewnie się bije. Wiem o tym i rzeka jeszcze. Bunt w Bambergu. Stop, stop, bo mnie teraz te wojska wkurwiają, kurwa, bo dochodzę do bitwy i uciekam, bo przegrana. No, to jest wkurwiające. Dobra, szanowni, teraz ich rozjebałem. Ja też. Mogę ci 5000 wspomóc w tym Bambergu, jak chcesz. Smulto. To jest buntownicy, znaczy. Ale takie skupienie, tak. Nikt nic nie mówi. No, bo ja czekam, aż Szwaby się tutaj rzucą ten na München, Monachium. No. I muszę być tak skupiony, żeby teraz nie tracić wojsk. Wiem. Ja mam tak samo, tak już mi zostało 12 z 38 tysięcy manpowera. Szwaby, chcecie sobie pokój biały? Nie.
Prawie. Jest 31 na plusie, 31 na minusie, więc zaraz będę ze szwabami, mogę zaraz spokój wziąć. A szwaby to same szwaby, więc dalej sobie będziesz mógł Austrię podbijać. Będzie mniej ludzi do walczenia. Nie, tak emocje, 2000 przyjmują tę prowincję. Gdzie? Przyjmuję 3000 Oldenburg. Ja nie mam żadnego generała do oblężeń. Ja też nie. Pomóc ci w tym Bambergu? Mam jednego generała, który jest 1000, drugiego króla, który jest... nie mam króla. Po prostu mam dwóch generałów i obydwoje są... A nie, drugi jest 1020. A idzie na ciebie 10 tysięcy. Widzę. Kazelu. Widzę. 11. Save. Okej. Rozproszcie się. Czyli został 1300 manpowera. Że wojsko już się uzupełniać nie będzie. Że te 9000 niech idzie do Mecklenburga, bo oni już walczyć nie będą. Szwaby, pokój. Dacie mi na 34. Zwiększyłem sobie technologię. Zwiększyłem sobie technologię dyplomatyczną podczas wojny. Została Lotaryngia. Nie, z butownikami Austria. Przegrałem, no ja pierdzielę. Jak mogłem z butownikami przegrać? Królewski mariaż w Karinthii się skończył. Ile potrzebuje Urskora, żeby wziąć Oldenburg? Z Estonią mam już 200, teraz będę mógł zanektować ich. Mogę już teraz to zrobić, dobra. Karinter, ale Merysz, spoko. O, podbiłem Wiedeń. Możesz negocjować z Austrią, czy nie? Sekunda, muszę. Ale chyba nie, bo jesteśmy tymi podrzędnymi. Dobra, ja będę musiał negocjować za ciebie. Chcesz nie będę mógł zmusić ich, żebyś ich anektował, ale mogę ich zrobić twoim wasalem. A chyba nie dasz rady ten za mnie. No nie wiem, wydaje mi się, czekaj, podbiłeś już jego stolicę, nie? Mogę go zrobić twoim wasalem, jak będziesz mieć 89% warscora. Ja? Ja, czyli jak go podbijesz do końca, to będę go mógł zrobić twoim wasalem. Ale znowu przegrałem bitwę z buntownikami. Tylko, że ty płacisz wtedy te punkty dyplomatyczne za pokój. Okej, okay. A ile? Chyba 50, czy coś takiego, nie wiem, nie sprawdzałem. Amunsien zdobyłem. Ile masz tych relacji dyplomatycznych? 42. To nie, mi chodzi, ile możesz mieć maksymalnie relacji. A. Relacji? No. 3, a on 4. No ja tak samo. Że jak chcesz Austrię jako wasala, to będziesz mieć 5. No spoko. Będziesz tracić 2 punkty miesięcznie. No wygracie w końcu tą bitwę, czemu giniecie jak cioty?
Lotaryngia nie wie, gdzie iść. Chodzi z Bredy do Limburgu i z powrotem. Nie, a już się cieszyłem, że wygrałem. Liwonia przyszła za późno, straciła całe wojsko. Uj, tam idę na was 20 000. Przerobiecie to teraz. Mnie wkurzyli ci Austriacy buntownicy. Recall diplomat. Sundgau, chcesz biały? A nie, on jest wasalem od Lotaryngii, taki. Sundgau się nie da wywalić z tej wojny. No, w końcu giną po 500, zjechałem cały bunt. Masz już podbitą Austrię, tak? Tak. Dobra. A nie. No, nie mogę oddać ci obu ich prowincji, bo jedną jest ich kapitał, także... Ale że wasal, nie możesz? Nie, jak mogę ich zrobić wasalem i płacisz... A nie, ja niby pomoszę, 50 punktów dyplomatycznych, ale ty dostajesz 10,8 agresywnej ekspansji. A co mi tam, i tak trzyma bunty? Na całego. Dobra. I ośpia. You are my vassal, so you have to accept the royal marriage, bitch. Och no, my king is dead. No, widzę. Wyskoczyła mi od razu ikonka, że nie masz dziedzica. I oczywiście kapeć zasiądzie na twoim tronie. Bunt w Szepesie, no ja pierdzielę. Ile tego buntu? Muszę specjalnie do tego najemników porobić. Dobra. Ja chcę od was Oldenburg i żebyś anulował Sundgau jako wasala. I może wypuścił Aken. 49. Dobra. Tyk. I po wojnie. O, Oldenburg masz. Już jakoś wyglądasz. No. Wow, dostałem 3 base taxów w jakiejś prowincji, tylko się nie przyjrzałem w jakiej. Znowu nie mam siły ludzkiej, więc... Ile masz na minusie? Mam 340, a żeby uzupełnić ludzi potrzebuję 11,5 kafla. To masz dobrze, bo ja potrzebuję 30 kafli. No ale obydwoje zyskaliśmy na tej wojnie. Jakby nie było. W sumie mogę Estonię już wchłaniać. Salzburg jest... Serio, Salzburg jest tym... imperatorem. Gdzie nie, Karyntia, sorry. Ta flaga mi się popierdzieliła. Jeee, moim sojusznikiem jest ten imperator. Moim też. A nie możemy Royal Mariage'u i zaraz sojusz napadnie. Ja z nim mam Royal Mariage. On chce moje prowincje i minus 69, przypadek nie sądzę. No i złamał sojusz z nami. Ja mam minus 25 za competing great power. Czyli uważa mnie za rywala, teoretycznie. Wow, that your English. Better than me. Nadal nie masz dziedzica tronu. Bizancjum znowu w wojnie z Rusią Kijowską. W sumie jak tego.
Z kim on jest na wojnie? Z Węgrami, Bizancją, Wenecją, Peczęksami, Kuman, Central Asia. On ma wojnę na trzy fronty, także teoretycznie możesz próbować coś wziąć od niego. Serio? Minus 30 tysięcy, 25, dobra. Sami najemnicy, człowieku. Muszę odpisać tylko koledze. Dobra. Kurde, ej, mi najemnicy są potrzebni, by bunty tłumić. No chyba, że mi się buntami zajmiesz. W tym czasie. Dobra, sam najmę najemników do tego. A ja już się zajmę tym buntem Niederplen. Niederbayern. Aż. Fajna prowincja. Kurde, jak ja sobie chętnie marzę o tych pięć prowincjach. Pińsk, Brest, Wołynia, Brest, Rutenia. Oraz Newa. Mewa. W sumie nie mam diplomatic power, bo wasalizuję Estonię. Wasalizujesz? Anektuję. 666%. Kolejny przypadek. Ty szatanisto. Ej, bo stąd wyjdę. No to wychodź. Aż wanąłem biurko. Ci najemnicy są drodzy, to jest kurwa masakra. No nie, aż taki minus za teren, przynajmniej Austria idzie 9000. Austria ma dwie prowincje, jedna jest 15, druga 13, bo jest tak. Muszę je mieć. Te dwie prowincje są warte pół twojego kraju, prawie pewnie. No nie no. Ale dużo. Obraziłeś mnie. Rzadko się widuje, żeby koleś, żeby komputer, który ma dwie prowincje, mógł mieć 9 czy 10 tysięcy wojska. 10 ma w sumie. Tracisz czy zarabiasz miesięcznie? Zarabiam 8 jeszcze. Mam jednego sojusznika. Bo ja tracę 14. Przez to, że mam tylu najemników teraz. A ja poza tobą mam jednego sojusznika. Serio? No, no ale masz 3 wasali pewnie. Dwóch. No to masz dwóch wasali, sojusznika i... Aha, no tak, 4 w sumie. No ja też mam Francję i ciebie. I Karyntię jeszcze. A Karyntę mnie nie lubi, mam z nią minus 114. Ja mam 86. Ona chce wszystkie moje prowincje, chyba nie. Graniczne. Mówię, czyli, jak tylko graniczysz z komputerem, czyli Gdańsk to... też chce. Co chce? Z Gdańskiem też ona graniczy. Gdańsk? Fuck. Gdańsk, Wiedeń, Szczecin, Bunsen, Salzburg, Linz, Ostmarch, Brandenburgia, Oper. Jak chcesz wypowiadać wojnę, to się pośpiesz, bo za chwilę nie będziesz mieć prowincji do przejmowania. Moment, bo nie mam, że... O kurde, powinienem wysłać dyplomaty, by kowerta mi robił. Moment, sekunda. O, wchłonę Estonię, jak miło. Zajebiście wyglądam, prawda? No, taki blob. Ja wyglądam jak środkowy palec. Nieprawidłnie. W Bohemii stoi 15 kafli najemników, także... Kurde, ja już tracę 14 kafli za najemników. Ja tracę 28 miesięcznie. O nie, kurde. Anuluję tych najemników. Ech, bo zanim ten kowert się zrobi, ja nie chcę stabilności tracić. Jak nie płacę w ogóle, to zarabiam jeden dukat.
Także będę potrzebował ruszyć się gdzieś tymi najemnikami, to będziesz musiał miesiąc poczekać i mogę się nimi ruszać. Bułgaria po dupie dostaje. No, widzisz, graniczy z Bizancją i Węgrami i dokonują rozbioru. Ta. Wow. Zapomniałem, że nie będę w ogóle płacić ludziom, to nie będę się uzupełniać. Kurde, ale tracę teraz hajsy, ja pierdzielę. Kurczę pieczony do pajerza, ja nie mogę. Wybustuję stabilność do 3, żeby mieć mniejsze rewolty. Usupełnia mi się 26 ludzi miesięcznie. Bo tak mało płacę żołnierzom. Bo bida w kraju, jeszcze w Holandii nie byłeś. Nie, po prostu nie chcę tracić 23 dukaty miesięcznie. 2700. 2900. O, lose stability. Spoko. Jestem na zerze, także... O długo jeszcze ten cover, 50% dopiero. Serio nie o, masz... O dobra, dobra, mogę się napierdzielać, bo zyskałem prowincję w Newie, ten... Co? No dostałem claima w Newie, dobra, dopiero teraz mogę się napierdzielać. Take Neva. Declare War. Trzeba jeszcze, cię muszę zaprosić. Aliens... O, mam napisane, że się zgodzi się, to jak najbardziej. Fuck. Czemu moi najemnicy mają tego? Flagę, że się wycofują z swojego kraju, the fuck? Bo się posrali ze strachu. O, wojna, kurde, a my nie jesteśmy przecież od walki i tak dalej. Dobra. Czas tracić 30 dukatów miesięcznie. Czekaj, bo moja flota po dupie dostaje. Jaka flota? Jeden statek. No tak, no to część floty. Ale dostała po dupie, dostała. Wiesz, się rzucił jednym statkiem no bo, kupieckim na 6. Nie, dwoma. Aha. Bo mnie patrolowali wcześniej już prowincje. Znaczy te morze. Weź tego, zrekrutuj jakiś jeden albo najemników albo coś i ja ci moich tego podłączę do twoich, żebyś mógł sobie tą moją armią chodzić. A serio tak można? No. Bo musisz mieć przynajmniej jeden pułk swój, żebym mógł podłączyć się do ciebie. Dobra, w Erzie robię, w Erzu robię. No dawaj. Fuck. Nie ma przyjacielskich jednostek, do których można się dołączyć. O co to kurwa chodzi? No my się nienawidzimy. Ja tylko kasę straciłem, dobra, foch. Masz 13 tysięcy, zająłbyś się nimi. Kiewen Rus, ile ma wojsk? 15 tysięcy. Bizancjum się nimi zajmuje. Ej, ale Peczęk zostaje w dupę od Rusi Kijowskiej. No dobra, bo całe wojsko Rusi Kijowskiej jest w Peczęce, dlatego wy możecie brać wszystkie prowincje po kolei. No i dobrze. No. Masz jakiś serio problem? Przegracie? Ja pierdolę. Ej, bo już nie straszy, że ja przegram. Mówię do moich najemników. Debil gada do komputera. LOL. Dobra, porobię trochę najemników tak na szybko, a w sumie nie aż tyle. Bez przesady, tylko nic nie robię.
Tak, bo jak generał od buntowników ma 4 szoku, a mój ma 0 szoku, 1 fire, no to się nie dziwię, że dostaliście po dupie. Może oni lubią w dupę. Ale oni dostali po dupie, a nie w dupę. A skąd wiesz? Sprawdzałeś? No. Mają tak obite poślady, że to jest masakra. Jesteś tym ginekologiem? Nie. Ginekolog jest od kobiet. No, a ty masz brzydkie i mogły pójść twoje kobiety do wojska, co? Nie. Ty nie myślisz o szczegółach, nie myślisz do przodu, przegrasz. Jak wszystko. Patrzę na tego typka, to nie widzę u niego piersi, ale... Bo gender i w ogóle. Boże. Grodzkie jest wszędzie. Tak. Dobra, czy moment, odłącz najemników. Najemnicy, tak. Tak. Nie, zostań. O kurde. Eschen, ale musiał mnie wezwać. Karyntia się bije z Francją? Tak. O-o. Co zarobiście? A ja mam sojusz i z Karyntią, i z Francją. Teraz, no będę, taka... teraz będę musiał wybrać, po czyjej stronie się opowiedzieć. Ja przeciwko ten Karyntia, ale mam nadzieję, że nie będę z nimi walczył. Bo nie mam siły ludzkiej. A, ty nie masz tego, już sojuszu z Karyntią. Ja tylko czekam na wiadomość od jednego i drugiego. Dzwonisz pan, czy nie dzwonisz? Czemu mam dzwonić? No, czekasz na wiadomość. No. Dzwonisz pan, czy nie dzwonisz? Nie. Foch. Pierdolę. Jest! Mam kardynała w kurii. Ale musi się czuć tak trochę nieswojo, bo jest jeden Polak i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu Francuzów. Moment, sekunda, stop. Włącz. Podziel. Wy... Get the fuck out, was usunę, bo pewnie tylko hajsy za was tracę. Okej. Okay. Wołyń już przejąłem. Bijesz się o Newę? Bels przejąłem, Brest przejąłem. Jest jakieś... O, jest Nowogród Sewerskry. Ruśkijowska ma 5,5 kurek zoszyn i niski tego, entuzjazm wojenny, także jak tylko przejmiesz Newę, to się powinni zgodzić na to, żeby ci oddać parę pieniędzy. Chociaż nie wiem, czy nie warto by było zamiast brać od nich coś, to zmusić ich, żeby pouwalniali jakieś państwa, żeby on był mniejszy. Opińsk przejąłem, kolejna prowincja. Kurde, te prowincje teraz przyjmuję tak w cholerę szybko, sekunda. 5 prestiżu wolę stracić. A, ja chyba wiem, czemu nie mogłem się do ciebie dołączyć. Dlaczego? Zaznacz armię na przykład w Poznaniu. No. I masz... Zaznaczone attached to this unit, czy odznaczone? Odznaczone. No to dlatego się nie mogłem dołączyć. A tak myślę, by teraz polepszyć relacje z tymi Bizantyjczykami. Uuu, co się stało? Polacy mają gorsze relacje z Bizantyjczykami niż Bizantyjczycy z Polakami. Moja pierda! Ja bym chciał zacząć improve relations z Bizantyjczykami, później jako rywala ich usunąć.
On o tobie minus 51, ty o nim minus 96. No. Świat, jak było w tej piosence, świat się zmienia, nie ma już Harry'ego Pottera. Zrobimy eksperyment. Zaznacz ten w Poznaniu, żeby attach to this unit. A możesz mi jakiś tysiak tam podesłać, nie chcę tracić ludzi. Spoko. No, i teraz się mogę dołączyć. Zrekrutuj w Niederlauschwitz jednego typa i tego. A ja już na razie nie potrzebuję. Dobra. No, stabilność czy 25 legitymacji. Dostaję 2 legitymacje rocznie. Legitymacje. No jakby co do tego. Zrekrutuj jedną osobę w Breslau, jak będziesz potrzebować tych moich najemników i mi o tym powiedz. Dobra. Cześć, gdzie mogą Moskwę uwolnić? Ruśkijowska? W Briańsku i Kursku. Ej, dobra, ten przyczepiam. Mam jeszcze gdzieś generała wolnego? Ile mam tych generałów? Jednego? Nie, masz mojego króla. Zatrzymałeś się. Czemu? Nie, ej, coś się zbugowało. Dobra, już. No. Masz na serio? Co? Króla chcesz się pozbyć? Już. First Army, armia z JP. A, w ogóle z Karin to tu wojnę mamy. Czemu zaś odłączyło, the fuck? Dobra, to stań w Lublinie. Aż tam mam niektórych po 7% już. A wiesz dlaczego? Czemu? Bo musisz chodzić po jednej prowincji, a nie możesz dać tak, żeby on szedł na przykład stąd do Bryńska, bo tego. Bo ty o 1/10 sekundy szybciej zaczniesz iść niż te moje wojsko, on potem się zostaje w tej prowincji. Cioty. Masz wolne wojsko. Frankonia dostała po dupie. Tracisz kasę czy zarabiasz? Tracę. No też. 30. 8. To jest mniejsze trochę wydatki na flotę i usunę flotę handlową. Teoretycznie będziesz tracić więcej. Nie. Mam nadmiar floty. Mhm. Ja mam teraz nadmiar ludzi. Nadmiar floty też. 1. Czego ja mam 2 transporty? Fuck. Mnie się tłupi. Wypad stąd. O, Moskwa się pojawiła. Została, no. Czekaj. Gdzie oni są? A podłączony jesteś? No. Gdzie są? Aha, tam są. No mówię, Briansk i Kursk. Bo idę zdobywać prowincję. Czyli Bizancjum już się nie tłucze. No nie, kurde, już tutaj w dupę od Rusi Kijowskiej, to sekunda. Najmniejszy warscore prowincja to Turow, ale Turow jest w środku jego państwa. Na ile chcą warscore'u za na przykład Brest? No nie. Albo Pelz? Kurde, mam właśnie ten claim'a w Breście i nie chcą się zgodzić.
No to chuj, tam wysyłam oczywiście na... No, bo on zredukował tego. Wyczerpanie wojny. Ma 1,12. Ja mam 1,12. Ty też, ale Ruśkiowska też. No to chuj, tam idę na niego 20 tysiącami, on jego wyjebany. No. Teraz... The fuck? Tracę 46 miesięcznie. Ten do takiej taktyki OP, że będzie musieli ten zatrzymywać grę co chwilę. Będę musiał zatrzymywać grę co chwilę. No bo tu muszę teraz, bo Ruś Kijowska ma 7 kafli w Torzoku, a patrz jakie jednostki są rozstawione obok. 2 kafle, 4 kafle. Lekko wyżej... To ten... idź tymi moimi najemnikami z armię mu zniszcz, nie? Ale nie na niego, nie o to mi chodzi, nie chcę mu armię niszczyć. Na razie. Zatem chyba możesz też tego... zostawiać tych moich najemników na D, tak jakby to była twoja armia, wydaje mi się. Co? Nie wiem, nie mogę. Nie sprawdzałem tego nigdy, ale myślałem, że się tak da. Nie działa D. Wyrąbię klawiaturę w piździe z jego mać. Dobra. Dam den. Co tak walisz? Nudzi mi się. Serio, potrzebowałeś tylu ludzi, żeby 1000 zaatakować. Bum. Ola Boga, że jest 36 minut nagrania. O Boże, to... Ale myślę, czemu nie kończysz nagrania? Zapatrzyłem się. Takie ładne bitki. To żegnamy was szybko. Na tą ekscytującą wojnę twoją. No, to żegnamy was szybko i to są zachęty, by móc znowu przejąć jakieś prowincje od Rusi Kijowskiej, więc żegnam was. Cześć.